Witajcie, z tej strony Rozwaka, witam was bardzo serdecznie i przed wami najnowszy event w Enlisted. Z zombiakami. Kurde. I z tego co widzę, to będzie działało tak jak na tym zwiastunie, czyli zombiaki by to na przykład mogły się ochraniać jakimiś oponami, jakimiś śmigłami, czy jakimiś innymi drzwiami od kibla na przykład. Ogólnie całość tutaj według tego zwiastunu ma taki vibe jak Planet vs. Zombies, taki mam vibe z tym jak na przykład tamte zombiaki właśnie się chroniły takimi różnymi rzeczami. Bardzo fajnie, nocna mapa też będzie w końcu, w sensie można było w customowych grach te nocne mapy zagrać. Ale to była po prostu rzadkość, damy lajka. W ogóle, zobaczcie, taka drama była steamowa parę dni temu, a ratio dislajków do lajków jest bardzo, ale to bardzo pozytywne. Okej, jestem w grze, tutaj pojawił się event, 6 dni, widzę, można dostać jakieś nagrody, spoko. Gold Order Weapon, jak najbardziej rzecz bardzo fajna. Portret, ale to jeszcze jest dekoracja nicknameu, według mnie też jest bardzo fajna, tylko tutaj widzę akurat, że trzeba 150 rund jakby przetrwać, nie wiem ile się taką rundę przetrwa, nie wiem jak to powiedzieć, 3000 fragów, 300 headshotów i 150 rund. Zobaczymy jak to będzie się działo i tutaj widzę jeszcze dostajemy za zagranie zwyczajnie 4 bite, dostajemy taki zwyczajny portret. No ten portret znacznie lepiej wygląda niż ten portret, tak w mojej opinii, raczej ten powinien być bardziej egzotycznym portretem. Dobra, teraz znalazłem tryb, się przełącza, tutaj zmieniamy oddziały na Breaking Dead. Tu mamy jakieś polskie tłumaczenie i co, chyba nie przedłużam i gramy. Ogólnie Enlisted zawsze te jakby April Fool's eventy miało bardzo fajne, szczególnie pamiętam ten kosmiczny event, gdzie się miało kosmiczne giwery, jetpacki, jakieś kosmiczne czołgi. To było mega fajne. Dzielnica warowna, defense ok. Wow, jak to wygląda. Ok, czyli mamy tylko jednego piechura dostępnego, czyli go bierzemy. Mosin. Mam nadzieję, że to się jakoś tutaj bardziej fajnie, że będziemy mieli jakieś lepsze bronie, bo mosiny mam się bronić. Nie zwróciłem uwagi na zwiastunie, czym tam się ludzie bronią. Ok, czyli widzę, że ogólnie jest czterech graczy. A reszta to będą po prostu boty na nas atakowały, spoko. Welcome, okej. Okay. O, widzę ich niki. Czy tu można wziąć broń, czy to jest apteczka? Kup losowe bronie. Za mało punktów, cholera. A, czyli tam można kupić losową. A tu można kupić normalnie jakąś broń. STG, a czemu wszystkie takie, kurde, jakieś niemieckie? Za mało punktów, mam 0 punktów, dobra, trzeba fragować. O Jezu. Halo. No. Nie dają mi nic fragować, ale jasna. Tutaj słyszę, że coś się dzieje. Okej. Okay. I mam 80 punktów. A jakie są koszty tych broni? Gdzieś to pisze? Ale garand, dobra, sorry, przepraszam, są jednak inne bronie. To garanda bym chciał. Za mało punktów. No ale ile to kosztuje? Halo. Ile tych fal w ogóle jest? Jestem mega ciekawy tego trybu. No, powiem wam, no to pewnie fani w ogóle Call of Duty, bo w Call of Duty były takie tryby zombie, chyba gdzie się broniło w jakichś budynkach czy coś, pamiętam. Ja nie grałem, tylko zazwyczaj z gameplay, pamiętam, że ludziom się to podobało. Więc... Fajnie, że coś takiego tutaj też jest. Tych trochę dalszych będę eliminował. Bo nasi ich tam nie widzą. Nasz awczy, trzeba go bronić teraz. Okej, czyli te raszujące? Czyli takie specjalne tam jakieś będą pojawiać, bo jeszcze tych takich noszących jakichś rzeczy nie było. No kurde! Gdy nas czterech, jedna osoba awczy, no to 25% teamu jakby nie żyło, no kurde. Jest! Kupiłem jakąś broń. MP40 mi wylosowało, świetnie. Amunicję tu widzimy chyba nieskończoność, bo one tutaj się jakby no cały czas są, więc... A nie! Tu pisze teraz. Resupply for 40, okej, okay, czyli 40. A tutaj czemu nie pisze? Brakuje tutaj przy tych broniach, ile one kosztują tak naprawdę. Ale spoko, no 40 to jest raczej mało, to jest parę fragów. A no to się przyda to MP40. Dobra, to szlamy jeszcze tym. Trochę sobie fowa zmieniłem ogólnie. O Jezus. Żeby mieć większe przybliżenie, matka jedyna. Ok,
czwórkę jeszcze, jakbym trafiał, to by było idealnie. Z tym, z motorem jedzie. Ja pierdziele, co to jest za masakra? Reload. Halo. To była potężna fala. Tylko tutaj te widzę punkty dostają chyba wszyscy wspólnie, więc trochę lipa. Dobra, kupmy sobie tylko amunicję. A tu osobno do każdej broni jest w ogóle, no dobra. DMP-40 kupimy potem, jak wszystko zużyjemy. Teraz jest runda, żeby wszystko zużyć. Co mi się, ze śmigłami teraz biegną, co jest? Oni są jacyś szybsi. Nie mogę ich trafić, też nie widzę ich tak dokładnie. Ten tu co niesie? Jestem ze ścianą. O Jezu, dobra, bo się gorąco zaczyna robić. Ja pierdzielę! Halo! Ej, mówcie co chcecie, ale te motory czy coś to faktycznie blokują te strzały. Fajne, fajne. Ty znasz? To nie znasz, ty mogą strzelać. Oj, ucieczka. Ciekawe, czy mogę podnieść jego pistolet. Ta, mam jego pistolet za darmożkę, elo elo. Dobra, kupmy sobie tego Garanda. Ile kosztuje resupply? 30, no to kurde, za dużo nie oszczędziłem, no ale będzie pewnie lepszy. A, do pistoletu nie kupię amunicji, bo to jest wroga, wrogi pistolet, okej, okej. Fajne. Minus jest taki tego Garanda, że on tu nie jest na maksa ulepszony chyba. I czasami właśnie nie one-hituje. Kurwa mać, co to jest? Jezus! No STG mocniej bije w mojej opinii. O kurwa, ale zjebałem. Ktoś pisał właśnie wcześniej, żeby nie strzelać w te wybuchowe. A ja strzeliłem tego wybuchowego. Jezus! O! O! Co tu się dzieje? Masakra! Obstawiam, że 10 rund może jest. Jak porażka? Nasi też padli, kurde. Ja w tego bombowego strzeliłem. Dobra, ale według mnie bardzo fajny tryb. No ogólnie pewnie przegraliśmy dlatego, bo mieliśmy 3, a nie 4. Cyk. Poszedł report, mam nadzieję, że dostanie bana albo jakieś ostrzeżenie. A co to jest za obramówka w ogóle? Ja takie coś mam? What the fuck? Okej. Więc co moi drodzy, zachęcam was, żeby zagrać ten event, jest naprawdę bardzo fajny. Ewidentnie chcę sobie wbić ten jakby 150 rund, no teraz zagrałem praktycznie 10, czyli tylko 15 takich gierek. Zdobywa się też tutaj, widzę, silvera, może dostać jakieś upgrade'y. Bardzo fajny event, na osłodę tego, co się ostatnio działo właśnie z Enlisted na Steamie i tak dalej. Więc moi drodzy, jeszcze raz zachęcam, wbijcie do Enlisted, zagrajcie sobie event, jest za darmo, jest fajny, mi się bardzo podoba. Jeszcze ta mapa jest mega klimatyczna i w ogóle, dobra, już nie przedłużam, idę grać kolejną, a z wami widzę się w następnym odcinku, cześć.